Hej, witam wszystkich w kolejnej lekcji. Dzisiaj nauczymy się, jak zrobić dynamiczne select boxy w połączeniu z PHP, MySQL i jQuery. Ok, zabierzmy się do pracy. Mam tutaj stworzoną taką prostą stronkę, jeden tylko header i pusty select box. To jest szkielet mojej stronki. To jest właśnie ta strona, którą widzieliście. Nie ma tu nic, prosta forma, jeden tylko select box, pusty. Nic tu nie ma, mam zainkludowany plik z katalogu PHP o nazwie db.php. To jest struktura moich katalogów. Katalog JS to jest folder, w którym znajdują się pliki JavaScript, jQuery ściągnięty i zainkludowany tutaj w nagłówku. Widzicie jQuery i zainkludowany także mam tutaj plik custom.js. To jest mój plik, który ja stworzyłem. Tu będę wpisywał swoje funkcje JavaScript i jQuery. Mam też folder PHP. W tym folderze mam plik db.php. Mam tutaj swoje takie dwie ulubione funkcje, których używam w moich kursach. DB Connect to funkcja, która nas łączy z bazą danych. Tu jest mam ustawienia dla mojej bazy danych na lokalnym serwerze. Funkcja zwraca nam połączenie i funkcja formatuj wynik w tablicy. Wcześniej tą funkcję nazywałem DB Result Array. To jest funkcja, która sformatuje nam ładnie to, co zwróci nam zapytanie SQL w ładną tablicę asocjacyjną. Omówienie tej funkcji znajdziecie w innych moich kursach wcześniejszych. Zajrzyjcie sobie na stronę phpvideotutorial.com. To moja stronka i tam znajdziecie sobie dużo fajnych lekcji, fajnych, krótkich, dłuższych, pełnych kursów itd. Ok, mam tutaj też kilka innych funkcji. To funkcja pobierz marki, pobierz modele marki z parametrem ID. Pobierz samochody modelu. Skąd to się bierze? Ponieważ korzystam z bazy danych. Nazwałem to szukajka, ta baza danych. Są tu trzy tablice. Tablica marka. Jest bardzo prosta. Dwa pola, marka ID i marka nazwa. Tutaj nie muszę wiele tłumaczyć, o co tu chodzi. Jest to tabela, w której znajdują się marki samochodów. Tabela model. Ma to już trzy pola. Pierwsze to ID modelu. Tu jest klucz obcy, który tworzy nam relację z tabelą marka. Tu jest ID marki. I tu mam nazwę modelu. Tu mam, widzicie, dla Audi, dla BMW, dla Fiata i no dla Peugeotu jeszcze nie mam. Na razie nie potrzebuję, mam dla Fiata, tak, BMW i Audi. I car to są samochody, które znajdują się w moim sklepie do kupienia. Czyli model, tak, ID modelu. Fiat Punto 1.4, opis jego i cena. Jakaś wymyślona oczywiście. Nie bazuje tutaj na jakichś tam prawdziwych danych, nie jest to nam potrzebne. Ok, jeżeli chcecie, to ten pliczek gdzieś załączę, wrzucę na serwer. Możecie sobie ściągnąć SQL-a do stworzenia tej bazy danych. Ale myślę, że jest to dosyć proste, nie ma tutaj dużej filozofii. Możecie sobie tak samo stworzyć. Pokażę Wam struktury tych tabel. Tak, integer, varchar, marka, struktura, integer i varchar 30 i char, struktura, integer, varchar, text i floats do C. Ok, zabierzmy się za naszą stronę. Ups. Co tutaj mamy? Te funkcje są bardzo proste. Tak, nie muszę do dużej filozofii. Tu jest zapytanie, w każdej jest zapytanie SQL. Tak, odpowiednie. I zajmijmy się naszą stronką. Mam tu stworzony select box, na razie statyczny, nic tu nie ma. Chcę go stworzyć dynamicznie. Chcę, żeby w tym spiesznym select boxie na mojej stronce były wypisane nazwy marek samochodów z mojej bazy danych. Jak to zrobić? Jest to bardzo proste. Tworzę sobie tutaj for each tu for each kończę i for each co tutaj będzie? Najpierw musimy sobie pobrać te nasze marki samochodów. Marki będzie użyję funkcji pobierz marki. Ta funkcja pobierze nam wszystkie marki samochodów i for each marki as marka. Co zrobimy? Skopiujemy sobie tą wartość value
Co musi mieć value? Value musi mieć ID naszej marki. Pobierane z bazy danych, tak? I jako nazwa wyświetlana będzie właśnie nazwa mojej marki. Marka nazwa, zobaczę, czy tutaj coś zadziałało. Jak widzicie, mam wyświetlone marki moich samochodów z bazy danych. Jest już dobrze. Teraz co chcę zrobić, jak to ma działać? Jeżeli wybiorę na przykład Audi, chcę, żeby tutaj pojawił mi się kolejny select box z modelami tylko dla Audi, nie wszystkimi modelami samochodów, które mam w bazie danych dla Audi, BMW i tak dalej, tylko dla samego Audi. Chcę, żeby to było dynamiczne. Jak to zrobić? Do tego właśnie użyjemy sobie jQuery, które nam w tym pomoże, fajnie, bardzo proste i nie będziemy musieli tutaj wpisywać jakiegoś ciężkiego kodu. Jest wszystko proste, ładne i do przyswojenia dla każdego. Ok, co jest bardzo ważne dla mnie? Podzieliłem sobie moją formę na takie części: div marki, div modele, div cars. I teraz, jeżeli zmienię sobie select z nazwą marek, tutaj dynamicznie zostanie dodany select z modelami dla danej marki, tak? Sobie zrobimy to z jQuery, więc co zrobimy? Pamiętamy sobie tę nazwę, select marka i to modele, tak? Select marka. Wchodzimy sobie do pliku custom.js i zaczniemy wpisywać nasze kod naszej jQuery. Musimy zacząć od czego? Wpisujemy znak dolara. Otwieramy na wyświetleniu dokument.ready. Czyli gdy dokument jest gotowy, wykonaj sobie taką funkcję. Wszystko, co jest w tej funkcji, czyli wszystko, co tu jest w tej części, będzie nam się wykonywało, będzie możliwe do wykonania, gdy dokument się załaduje. Zobaczymy, czy to nam działa. Wrzucimy sobie jakiś alercik, okienko JavaScript na naszej stronie, gdy odświeżymy. Widzicie, jQuery nam działa, także możemy ruszać do boju. Kupuję sobie tę nazwę select marka. I teraz wpisuję kod jQuery. Znak dolara, otwieram nawias. I tutaj, w tej właśnie apostrofie, wpisujemy, tak jak w CSS, ponieważ ten select to jest ID. Jeżeli to była klasa, użyłbym kropki, tak jak w CSS, kropka. A jeżeli jest to ID, to używam hashu, tak? Znaka hash, wpisujemy hash, nazwa, kropka, na jakim zdarzeniu? Na zdarzeniu change. Wykonaj funkcję. Zmiana. Zobaczymy, czy to działa, czy jak będę zmieniał jakiś tutaj mój select, czy zobaczę sobie przy każdej zmianie alert z napisem zmiana. Zmiana, czyli to nam działa. Ok, ale my nie chcemy jakichś tutaj dziwnych napisów tworzyć. Chcemy sobie tutaj wykonać dynamiczny nasz select box. Czyli jak to zrobimy? Użyjemy magicznego posta z naszym jQuery, który wygląda tak: znak dolara.post. I tutaj w tym nawiasie będziemy mieli kilka parametrów. Pierwszy z nich to nazwa pliku, który sobie najpierw stworzymy. Wchodzimy do folderu PHP i tworzymy nowy plik. Nazwę go, żeby tak, żebyście widzieli. Populate select, wypełnij select. Już mam ten plik stworzony. Stworzę tu jakiś tekst, tylko wyświetli nam ten tekst na razie, tylko w celach testowych. Więc tak, wpiszemy tę nazwę sobie tutaj jako pierwszy parametr, czyli PHP i nazwę tego pliku, znak przecinka. Drugi to otwieram nawias klamrowy i zamykam nawias klamrowy, stawiam przecinek. Tu będą parametry, które będę przekazywał do pliku populate-select.php. I trzecie to jest to, co się stanie, gdy wykona się mój plik populate select function. Wykonamy sobie tą funkcję, tak, i tutaj miałem
ID modele, czyli w tym divie. W divie o ID modele. W kodzie HTML tego diva. Tutaj jeszcze jako parametr musimy sobie dodać jakąś zmienną, res od results. Możecie sobie różnie to nazwać, tą zmienną, jak wam się tylko podoba. Ja nazywam ją res z przyzwyczajenia, czyli w ID modele chcę sobie zobaczyć to, co on zwraca populate select i zobaczymy, co na tym etapie się dzieje, czy w ogóle cokolwiek się dzieje. Reno, Audi, widzicie, tu pobieram tekst pliku tego PHP, jeżeli tutaj zmienię tekst na test. Tu już nie muszę odświeżać mojej strony, ponieważ jest to pobierane asynchronicznie. Audi ma, widzicie, już napis test, czyli wszystko nam działa tak, jak powinno. Ok, ta część nam działa. Najpierw zajmiemy się parametrem do przekazania. Ten parametr nazwę marka podkreśnik ID, wstawmy dwukropek i to jest tak jakby zmienna, tak, do przekazania i tej zmiennej przypiszę to, co zawiera się właśnie w tym selekcie value, tak? Dlaczego tak zrobiłem value? Ponieważ chcę przekazać tą część, tak? Z mojego selecta wybraną. Czyli jest to ID marki. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Value, jeżeli to miał na przykład coś innego, na przykład title czy coś takiego, to chciałbym pobierać sobie title z tego właśnie obiektu. A on ma ID właśnie select marka. Tak, czyli select marka, pobierz value. Czyli to powinno pobrać mi ID właśnie mojej marki i przekazać do pliku, wysłać do pliku populate select przez post. I teraz wchodzę sobie do pliku właśnie tego populate select, żeby wam pokazać, że to działa. Zrobimy sobie tak. If. Stworzę sobie ifa. Sprawdzę wolno, czy w ogóle ten marka ID jest przekazywany postem. If is set, czyli jest ustalony. Jest ustawiony post marka ID. I oczywiście post marka ID nie jest pusty. Czyli jest różny od takiego, od pustego. Czyli marka ID post marka ID. Jest to dużo zachodu, jak widzicie. Wydaje wam się, że mogłem tylko wyechować to, posta tego. Ale zrobię to z użyciem ifa, ponieważ ja chcę użyć tego pliku do rozważenia wielu warunków, do zmiany w kilku select boxów. Nie chcę do zmiany wartości jednego select boxa używać osobnego pliku PHP, populate select box 1, populate select box 2 i tak dalej, zależy na ile mam tych select boxów, ile chcę ich użyć. Chcę wszystko zamieścić w jednym select boxie i właśnie będzie to osądzane po tym, jaki parametr przekazuję. Jeżeli przekażę parametr marka ID, zostanie wykonana ta część. Jeżeli przekażę parametr model ID, wykonam sobie jakąś inną część kodu, którą tutaj umieszczę. Jeżeli submodel, to sobie wykonam jeszcze kolejną ilość części i ten plik będzie mi to dzielił wszystko na takie fajne części. Nie będę musiał tworzyć kilkunastu takich różnych plików. Gdy nasza aplikacja się roznorośnie, no to ciężko będzie się odnaleźć w tych plikach. Ok, wróćmy do naszego kodu. Jeżeli jest ustalony post marka ID i ten post marka ID nie jest pusty, to wychodzimy sobie teraz, żeby zobaczyć, czy coś nam się tutaj zwraca. Nie muszę tego odświeżać, tylko sobie to tutaj zrobię. Aha, sorry, musiałem odświeżyć, ponieważ ja tutaj wcześniej zmieniłem ten parametr i to nie zostało uwzględnione, dlatego musiałem tutaj oświeżyć tą stronkę. Teraz jQuery to sobie uwzględnił. Audi, widzicie, Audi ma ID 1, zobaczymy. Nie, no weźmy Fiata. Fiat pokazał nam się trójka, przechodzę do marek. Marka i Fiat ma trójeczkę, tak, czyli wszystko działa. Parametr zostaje przekazany. Zobaczcie, to jest wszystko dynamicznie, znaczy asynchronicznie. Strona mi się nie odświeża, nie zamula, nie musi się cała ładować. To jest właśnie takim Ajaxem, tutaj wszystko pobierane i ustalane. Wszystko działa poprawnie. Ok, teraz sobie wróćmy znowu do naszego kodu.
Rezultat jest nam zwracany, ale my nie chcemy tutaj tylko wyświetlić tego ID tej marki, tylko chcemy sobie stworzyć select boxa. Czyli jak to zrobić? Mam ustalone markę ID i teraz sobie stworzę modele równa się i tutaj wejdę sobie DB, pobierz modele marki, ok, pobierz modele marki i ID mojej marki już mam, to jest właśnie to ID tutaj. Printer sobie wrzucę, modele, tu wystąpi mi błąd, mam nadzieję, że go wyłapaliście. Dlaczego? Nie mam zainkludowanego pliku DB, on nie będzie znał tej funkcji, tak? Zobaczymy, czy to jest prawda. Audi, widzicie? Nie zna tej funkcji, musimy sobie ten plik zainkludować, czyli include once, include, czy require, require once. Ja lubię używać require once. db.php. Zapisuję to, przechodzę do mojej stronki i już nie odświeżam znowu, tylko wybieram sobie tutaj, widzicie, markę i wyrzuciło mi modele. Gdy chcę podejrzeć kod źródłowy, zobaczcie, ja tutaj nic nie zobaczę, nie zobaczę tutaj nic, ponieważ to jest stworzone dynamicznie. Ta część, kod, który widzicie, ten właśnie tam array, to się znajduje tutaj, ale to jest stworzone dynamicznie, więc tego nie podejrzę. O, widzę, że to jest błąd, form, znak zapytania, czyli tutaj jest jakiś błąd, zaraz go sobie usuniemy. OK. Form, znak zapytania. OK, teraz jest wszystko ładnie, pięknie. Co dalej? Mamy wylistowaną całą tablicę, to nam niepotrzebne. Chcemy sobie stworzyć select boxa. Jak to sobie zrobimy? Zrobimy sobie to tak, w ten sposób. Troszkę uporządkuję ten kod, require once. Tu zamknę PHP. Tu otworzę PHP. Tu stworzę znak dwukropka. Tak, i tutaj znowu zamknę sobie tego ifa i tu jeszcze umieszczę sorki tagi PHP. Sorki, że tak tutaj zamulam, ale mam klawiaturę od Maca w moim PC-cie. No i ona tak troszkę jest inaczej skonstruowana, nie ma różnych klawiszy, dupereli. No i tutaj różne klawisze wciskam przez pomyłkę. OK, wszystko jest. Zobaczymy, czy to działa, czy czegoś tutaj nie namieszałem. Mam nadzieję przynajmniej, że nie. Audi. Fiaty. Nie mam błędu, czyli powinno być OK. Tego printera nie ma, dlatego nic nie widzę. Zajmijmy się tworzeniem tego select boxa. Ja go nie będę tworzył od początku. Sobie go po prostu skopiuję stąd. Wrzucam go do custom, sorki do populate. Tu go wklejam. Ten selekcik jest zrobiony. Select model go nazwę. Ponieważ będę używał jeszcze tego właśnie selecta do wybierania samochodów z naszej tabeli car. I teraz tak, modele, czyli to marki zmienię sobie na modele, marka na model. Model ID chcę pobierać i tu chcę pobierać model nazwa. Zobaczymy, co się dzieje. Audi. Widzicie? I mamy już select box dynamiczny z modelami właśnie Audi, BMW i mam BM-ki, Fiat i powinienem zobaczyć wszystkie Fiaty, które tutaj mam. Widzicie? Wszystko działa tak jak chcemy. Renault nie ma żadnego wpisanego do mojej tabeli, także tutaj jest OK. BMW, jeszcze raz, wszystko jest dobrze. I teraz, jeżeli wybiorę sobie na przykład Fiata i tutaj Punto, chcę zobaczyć tutaj moje Fiaciki Punto, ponieważ do tabeli car wpisałem dwa przykładowe Fiaty Punto. Nie wiem dlaczego, nie mam Fiata Punto. Nie mam nawet w sumie prawa jazdy. Także to jakieś losowo mi się tutaj wybrało. Także mam dwa Fiaciki i chcemy te Fiaciki sobie tutaj zobaczyć. Tak, jak to zrobić? Zrobimy to wszystko tym samym stylem. Tylko jedna rzecz. Ponieważ mój plik populate select PHP nie ma dojścia do pliku custom.js,
tą nową funkcję, tak, do obsługi tego właśnie Selectboxa model sobie wkleję tutaj w tym. Mógłbym próbować zainkludować to przez załączenie tego pliku custom.js, ale plik jest pobierany dynamicznie i nie ma tutaj do niego dojścia, więc ja muszę sobie tą funkcję tutaj zrobić. Select marka, select model się nazywa. Zajmie się select model, on change, populate select PHP, ten sam plik. Skąd pobierać? Tutaj nie jest już marka ID, tylko model ID. Select marka. Nie, oczywiście select model ma pobierać value i gdzie to ma wrzucać? Ma to wrzucać do cars, tak? Czyli cars, HTML, res, tak? Tu mamy nasze modele, a tutaj chcemy nasze samochody zobaczyć. Użyłem tego cars. Powinien to zobaczyć. Teraz wchodzimy do tego pliku ponownie i musimy rozważyć kolejny warunek. Tu mamy, jeżeli mamy przekazany parametr marka ID, a tutaj co robimy, jeżeli mam przekazany parametr model ID, bo model ID mamy właśnie przekazany, gdy bawimy się tym select boxem, tak? Select model. Tak. Dobra, model ID mam przekazany. Tu model ID też wrzucam. Model ID to jest model ID. Dobra, nazwę to Cars. Cars, idę do. Pobierz samochody modelu. Pobierz samochody modelu. Przekazuję mu model ID. I teraz Cars. Zmienia to cars, to car. Cars nazwa. Zobaczymy, na jakim etapie jestem, co się dzieje. Fiat, punto i mam moje feciki punto. Widzicie? Wszystko działa tak jak chcę. Jeżeli wybiorę jakieś inne tempra, tu mi wszystko ginie, ponieważ nie mam takiego fiata. Jeżeli wezmę punto, wybierze się listę z moimi fiatcikami punto właśnie z tej tabeli. Nie muszę tu selecta robić, mogę to inaczej zrobić. Mogę to wypisać w mojej przeglądarce. For each car there's car. Tu sobie stawimy na główek H3 powiedzmy. Ops. H3. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Gdzie jest ten fiacik? Ups, coś tutaj nie zadziałało. Car nazwa. Nie sobie jeszcze paragraf i tutaj pole description. Zaraz tutaj widzę, że coś pomąciłem. Tutaj chciałem to w selecta wbić. No niestety, tak to nie będzie działać. Pewnie zauważyliście ten błąd i tam parę brzydkich słów poszło na ekran. Ok, zobaczymy, co teraz się będzie działo. Wybieram Audi, Fiat, Punto. I widzicie, mam moje fiaciki Punto wycięte z bazy danych. Jeżeli wybiorę sobie w Cinquecento, nic tu nie mam, ponieważ mam wpisane tylko Fiaty Punto. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten kursik, ta lekcja i zastosujecie to w swoich stronkach. Jeżeli macie jakieś pytania, przysyłajcie maile. I zapraszam do odwiedzenia stronki phpvideotutoriale.com. Pozdrawiam Was, cześć.